Wow, jak my tu trafiliśmy? I gdzie my jesteśmy? To jak nasze Hot Wheels City, tylko inne. To Hot Wheels City w alternatywnym wszechświecie. Tak bardzo się różni. W jednej chwili próbujemy zatrzymać Nevarda, a w następnej lądujemy tutaj? Ten wymiar, tamten wymiar. Bez różnicy. Nie możemy pozwolić, by Nevard się wywinął. Tak, Nevard. Znajdźmy go i odkryjmy, jak wrócić. Co to? Nevard musi poczekać. Na razie. Wrzucamy ultrabieg! T-Rex się zbliża! Musimy się stąd wydostać! Mam plan. Na mój znak rozjeżdżamy się w różne strony. Słusznie. Nie może ścigać całej piątki naraz. 3, 2, 1... Pięknie! Dino leży na deskach! Odjazd! A teraz czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie ja jestem? Na pewno nie tam, gdzie ja! To Hot Wheels City jest znacznie większe niż nasze. Ale może nie różni się aż tak bardzo. Spróbujmy spotkać się w miejscu, które wszyscy znamy, jak zakręcona megamyjnia. Może się udać! Dobra myśl! Obym ją znalazł. To się widzimy! O proszę, kto tu wrócił? Uważaj, jak chodzisz! O! O-o! Sytuacja zaczyna wyglądać niewesoło! Daliśmy się zapędzić w kozi róg. Tuligan! A co to za będzie wiatr? Wszystko gra? Kim jesteś? Queen? Niemożliwe! Queen, to ja! Ach tak? To jakie jest optymalne przełożenie przykładni niezależnego silnika nitro z turbodoładowaniem, he? Kogo to? Ja chcę tylko śmigać. Wyglądasz jak ja. Ale brzmisz raczej jak Sofia. Okej, to wygląda w miarę znajomo. Zakręcona megamyjnia powinna być tuż za... O! Hej, a ty myślisz, że kim jesteś? Mną? Nie możesz być mną. Ja bym się tak nie zachowywał. Dlaczego? To fajne. Wydajność znacząco spada przy szybkiej jeździe. Szybkiej? Teraz gadasz do rzeczy. Polemizowałbym. Juhu! Oh yeah! Wow, zakręcona megamyjnia wygląda tak samo jak w naszym wszechświecie. Bez obaw, dokonałem kilku modyfikacji oprogramowania. Nie wierzę, że się znamy. A może nie? Hej, zobaczcie, mam w tym alternatywnym wymiarze bliźniaczkę. Odpowiednika, jak my wszyscy. Tak, no właśnie. Hej, spoko babka. Chwila, gdzie Elliot? Elliot? Po co ktoś w jakimkolwiek wszechświecie miałby szukać Eliota? To nasz przyjaciel. W tym wszechświecie na pewno nie.
Tutaj pracuję dla złego geniusza. Nevarda. Co? Dla złego klona? Hej, skąd wiecie o Nevardzie? Uwięziliśmy go dzięki tetrapłomieniowi. Później wyjaśnimy. Musimy ostrzec Eliota, naszego Eliota. Okej, ale najpierw trzeba go znaleźć. Do dzieła! Hej, patrz! Trzy pary bliźniaków? Klony są ostatnio w modzie. Wciąż nie kumam, jak wylądowaliśmy w równoległym wszechświecie. Zapewne wjechaliście w jakiś tunel czasoprzestrzenny. Co pamiętacie? Nevard ukradł nasz tetrapłomień. I wciągnął was w szybki pościg, który doprowadził was tutaj? A ty skąd wiesz? Sądziliśmy, że więzimy Nevarda i jego potwory, a nie, że wysyłamy go do innego Hot Wheels City. Użyliśmy przejścia zasilanego tetrapłomieniem, by powstrzymać Nevarda przed przejęciem miasta. Liczyliśmy na to, że zostanie tam na zawsze. Nie lubię przynosić złych wieści, ale... Nevard wrócił! Musimy znaleźć Eliota! Chyba poznaję te okolice. Może jestem blisko zakręconej megamyjni? Wow! To dopiero mega, mega garaż! Podoba się? Ha! No raczej! Ha? Wow! Wow! Chwilunia! Czy nazywasz się... Elliot? Co? Jak? To szaleństwo! Elliot, to jakby mieć brata bliźniaka, ale... lepiej! Tak! Wow! Elliot, musimy wiać! Bez obaw, Elliot! On jest z nami. Nami? Tak. Z tobą, ze mną i... Nevard? Czy mnie się zdaje, czy w mieście jest dziwnie, od kiedy zamroziliśmy rekina? Chyba ci się nie zdaje. Uwaga na głowę! Dosłownie! To jest Fritz! Oficjalna maskotka parku rozrywki. Ale dlaczego jest tutaj? A przede wszystkim, kto wymyślił parki służące rozrywce? Uwaga! Robotopies! Zaraz, robotopies? Ciekawe, kto tu przytargał te eksponaty? Trochę trudno dojechać do Megamyjni, kiedy ulice są przeciwko nam. Czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś grze. Tylko, że prawie na pewno nie mamy kilku żyć! Czy to jest jakiś plan Nevarda? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko, że jest w mega garażu i że ma tetra wzmacniacz, ale... Nie wiemy, czy te usterki to część planu, czy tylko przypadek. Kierowcy, co się dzieje w naszym mieście? Ranek był spokojny, więc mama wysłała mnie po frytki, ale patrzcie, co się dzieje na ulicach. Co tu robi ta gigantyczna piłka? Piszcie na privie albo w komentarzach, jeśli ogarniacie, co tu się dziś dzieje. Chcę spowodować rozszczepienie kontinuum kosmicznego. Co? Skąd o tym wiesz? Te eksponaty to nie są elementy naszego miasta.
pojawiły się tu nie wiadomo skąd. Albo z kiedy. Na przykład wielki rekin. Tak duże gatunki wyginęły przecież miliony lat temu. Niezły zawodnik jak na takiego staruszka. Newart musi szykować coś jeszcze większego, bo chyba chce przejąć Hot Wheels City. Musimy go powstrzymać. To będzie nam potrzebny zastrzyk nitromocy. Naprzód, ekipo! Ja zawsze chciałem to powiedzieć. Te potwory zaczynają mnie wrażać. Przynajmniej rekin wciąż jest zamrożony. Nie musiałeś zapeszyć. A mówiłam, żeby zrobić z niego sushi. Rekin prowadzi nas w szczypce skorpiona. Oni się na nas zmówili. Musimy rozdzielić tych gagatków. Tak, nastawić ich przeciwko sobie. Bingo! Elliot, zajmij się gorylem. Uważaj, małpisonie! Już po ciebie jadę! Queen, twój jest skorpion. Draven, bierz smoka. A Sofia i ja zajmiemy się wielkim rekinem. Niech Nitro moc nas prowadzi! Widzimy się na parkingu! Jak po sznurku. Ha! Ktoś tu ma słabą koordynację ruchową. I jeszcze kilka okrążeń dookoła. Nie tutaj. Super przyczepne opony. Nie złapiesz mnie! Wyobrażałem prawdziwego arcywroga. Zawsze mówiłem, że jest najlepszy. Jesteście kochani! Dziękuję! Nie chcę psuć atmosfery, panowie, ale Skorpion i ja dojeżdżamy na miejsce, a on chce pociąć mi opony! Nie bój się! Elliot też pojawi się! Zespołowa. Tak! Cztery potwory, pa, pa! Został jeden wstrętny klon. Jest. I uwaga.
Cała moc wielkiego Hot Wheels City jest teraz w moich rękach. Nie ma go tu! Ale jest tam! Zbudował Tetra baterię? Nie jest dobrze, naprawdę nie jest. Ale mam pewien pomysł. Hej, hej, kierowcy! W Hot Wheels City jest dzisiaj przedziwnie. Nie wiadomo też, co zaplanował Newart, który szaleje po mieście swoim wypasionym wozem. Ale jest nie do powstrzymania. Ale zaraz! Nasi bohaterowie pędzą tuż za nim! Tylko ta ekipa może go zatrzymać. Naprzód, bohaterowie, naprzód! Zaraz się zacznie! Żadne zaraz! Uratowaliśmy Hot Wheels City! Cała moc naszego miasta jest tutaj? A co znaczy tutaj? Spytajmy raczej kiedy. Hej, Chase! Jak ty chcesz mnie pokonać w wyścigu? Nie umiesz mnie nawet wyprzedzić na prostej drodze do mega garażu. Technika Elliot! I szczypta ryzyka! Cześć, tak nie wolno! Hej, hej, pani moi wierni widzowie i kierowcy! Tu Maria G! Na żywo z największego wyścigu Hot Wheels City! Ten niesamowity wyścig zajmie naszym kierowcom aż 3 dni, a trasa przez miasto jest obłędna. Wysoki brzeg, pętle śmiałka, ryzykowny skok oraz aleja miejska, gdzie kierowcy i kierowczynie walczą o każdy metr. A jaką nagrodę przewidziano dla najszybszego rajdowca? Ale niech o tym opowie burmistrz Chen z Hot Wheels City. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję, Mario. Oprócz wielkiej chwały zwycięzca otrzyma też... jedyny w swoim rodzaju odjazdowy klucz, który zapewnia dostęp do całej mocy drzemiącej w Hot Wheels City. Słyszałeś to? Zdobędę ten odjazdowy klucz. Ty? Nie, ale obiecuję, że pozwolę ci go podtrzymać. Chase, ty chyba nie wiesz, o czym mówisz. Ten wyścig wygrają albo moje wtryskiwacze Nitro, albo ultra szybka jazda Sophie. Heja! Możecie pomarzyć, ten klucz jest mój. Mam już nawet nowiutki breloczek. Elliot, jak ty mnie dogonisz? Wstawiłeś tetrapłomień w miejsce silnika? Nie dałby rady z taką mocą. To nasz sygnał. Zaprężenie mózgów na linii startu! Oto największy wyścig Hot Wheels City. Za 3 dni dowiemy się, kto w tym roku jeździ najszybciej. Ale przez 3 długie dni wiele może się zdarzyć. Ha, ha. A, tak jest! Trzeba wrzucić ultrabieg! Siedem stopni do poziomu turbo! Ha!
Co? No to lecę! Lepszy pewny kawał chleba niż niepewna sztuka ciasta. Stary, o czym ty do mnie mówisz? Nie wiem sam! Przez was robię się głodna! Zwycięstwa! Ale jazda! Topory! Serio? Goryl? Znowu? Uwaga! Nie jest dobrze! Ten goryl zniszczy nam miasto! Powinni przerwać wyścig? Stary, nie wiem, ale on tu jest! Uwaga! Właśnie wracam z myjni! Elliot? Nie mam wyjścia! Dalej, Twin Mill! Lecimy! Lecimy! Nieźle, Elliot! Musimy go powstrzymać! Tak, bo zaraz nie będzie komu bić braw, kiedy wygram wyścig. Jeśli ten goryl nie przestanie, zaraz nie będzie żadnego wyścigu. Zaczynamy akcję. Z ostatniej chwili, kierowcy! Wyścig jako najważniejsze wydarzenie dnia? Nie! Dzisiejsza top wiadomość! Gigantyczny goryl atakuje Hot Wheels City! Patrzcie i uczcie się. Dzięki za klawą zapowiedź. Zanim tam dotrzesz, ja sprzątnę goryla. Nie moja droga. To ja go zawinę tym razem. Hej! Włochata małpo! Kończymy zabawę! Dziś technologia pokonuje prędkość. Kto nie lata, ten goryl! Mocne! Uwaga! Ups! Sorki! Najgroźniejszy goryl, z jakim walczyliśmy. O, kierowcy! Uwaga, uwaga! Burmistrz Chen powiedziała, że jeśli goryl będzie dalej szalał, to odwoła największy wyścig! Klawę. Kto wozi w aucie skórki od banana? To Potas, na bystry umysł. Dokąd tak pędzi? Prosto do mety! Nie, jeśli pozwolicie, że się troszkę wtrącę. W
Wielkie podziękowania za brawurowe uratowanie miasta. Że niby nie my? Po emocjonującym pierwszym dniu wyścigu brawa należą się tajemniczemu kierowcy w Cosmic Coupé. Ciekawe. Newart. Nawet imię ma fajne. A jutrzejszy etap rozpocznie się później z powodu naprawy torów. Brawo, Hot Wheels City! Zyskaliście czas i możecie poduczyć się jeździć. Sorki, nie mogłem się powstrzymać. Ej, i dzięki za zajęcie się gorylem, nim tu dotarłem. Ha, jasna sprawa. Powodzenia jutro. Powodzenia? Ukradł nam wyścig. W zasadzie to nie ukradł. Spóźnił się na start, powalił goryla na ziemię i wygrał, kiedy ja się rozkojarzyłam. I ma odjazdowe auto. No nie wiem. Pojawił się tak nagle. Ostatni w mega garażu jest starym migaczem. Ktoś nie wie, jak się używa biegów, panno Speed? Sofia, pozwolisz na taką zniewagę? Niech moje auto odpowie. Słychać je głośno i wyraźnie. Newart? Nie mówcie, że się spóźniłem na wycieczkę po garażu. Nie, nie. Właśnie jedziemy na przegląd przed wyścigiem. Zaraz, zaraz. A kto go zaprosił? Ja. O co ci chodzi? Nie mów, że jesteś zazdrosna o tego Newarda. Nie, bardziej zdziwiona. Sofia, wiesz, że znam wszystkie techniczne nowinki, a takiego wozu nigdy jeszcze nie widziałam. Genialne! Tu jest dokładnie tak, jak mi opowiadano. No wow! To tetrapłomień! Fantastyczne, nie? O, tak! I co wy z tym robicie? Pilnujemy i patrzymy, jak napędza epickość Hot Wheels City. Te wloty powietrza są na wyposażeniu? To mój projekt. Jak zintegrowaliście system garażów? To dzięki Queen. To prawdziwa geniuszka techniki. Zaprojektowała nam nowy system bezpieczeństwa. To nie na mój rozum. Czy to jest przenośny reaktor fuzyjny? Elliot, hasłem jest twoje imię? Ej, Newart, może ci sprawdzę skrzynię biegów, wtryskiwacze, geometrię kółek? Dzięki, ale wszystko robię sam. Ha! Newart to człowiek orkiestra. Hej, hej, kierowcy! Oto ja, Maria G. z nowego posterunku policji w Hot Wheels City z szeryfką Tony Nyango. Szeryfko, jak wasz zespół zadba o bezpieczeństwo w drugim dniu wyścigu? Po wczorajszym ataku goryla wzmocniliśmy zabezpieczenia na torze. Wysoki brzeg, pętle śmiałka, aleję miejską i oczywiście wszystkie nasze służby czekają w gotowości. Nasz wóz jest przygotowany do akcji, a zespół łączności będzie nadawać sygnały alarmowe. Nie wiem jak wy, kierowcy, ale osobiście czuję się bezpieczna. Teraz zapraszam na drugi dzień największego wyścigu Hot Wheels City! O nie! Trzymaj się! Wow!
popalić. Ale działajmy razem. Nie chcemy powtórki z wczoraj. No, to do dzieła. Hej, a gdzie jest Cosmic Coupé? Nie zajmuj się tym. Jedziemy. E-L-L-I-O-T. Gotowe. Dzięki, Elliot. A teraz dostęp do tetrapłomienia. Potrzebny klucz? Jaki klucz? A, ten klucz. Słynny odjazdowy klucz. Jak cię zaraz stąd wykuszę! Twinmir, teraz ty! Robi się! Albo i nie! Niedobrze! Skorpion jest za duży! Ukąsił mi auto! No, jak to skorpion? Na szczęście to nie rodzina Parabutus. Te strzelają jaden. No, oglądałeś się kanałów przyrodniczych? To trzeba wiedzieć! Może pogadamy potem? Ten potwór ma naszą szerywkę! Widzieliście to? Jest duży, ale niezdarny. A my mali, a szybcy. Łatwo możemy go rozproszyć i powalić na ziemię! Zaraz, jesteśmy pewni, że to nie Parababa coś tam? Dobra, nie było pytania. Nie trafił! Ha, ha! Nie złapiesz mnie! Musisz szybciej przebierać nogami! Nie? Znów zaspałeś! Cofnijcie się! Załatwię go! Było genialne. Nie do końca. To wy odwróciliście jego uwagę. Praca całego zespołu. Tak jakby. Dzięki. Teraz przepraszam. Muszę pojechać w jedno miejsce. No jasne. Dokąd? Na metę. Wyścig! Nie wierzę, że znowu to zrobi. Nie, bo Twinmill nigdy mu na to nie pozwoli. Kochani, uwaga! Tor jest mój! Wybacz, Sofio, chyba mój. Oto nadjeżdżają nasi kierowcy. Widzieliście Twinmilla na dwóch kołach? Drugi dzień największego wyścigu Hot Wheels to szaleństwo! Cosmic Coupé jedzie szybciej niż Fast Fish i La Fasta! Ale zaraz, La Fasta nagle wjeżdża w tył Kosmika! Jadą już we czwórkę! To jest szalony, aerodynamiczny, wręcz akrobatyczny wyścig! Kto będzie pierwszy? To... Cosmic Coupé o niecały metr! Cosmic Coupé zwycięża w drugim dniu wyścigu! Niesamowite! Sofia Speed i jej La Fasta oraz Tuligan są dziś drudzy! Genialne! Fast Fish i Twinmill na czwartym i piątym! Uhu! Niech on mnie pobije w uczciwej grze! Ej, to nie jego wina, że wielkie potwory atakują Tor. Daj spokój. Musisz przyznać, że to trochę dziwne. Nie, ja na piątym miejscu, to jest dziwne. Ale mamy przecież jeszcze jeden wyścig. I kolejną szansę na drugie miejsce. Po mnie. Hej, hej, kierowcy. Dzisiaj prosto z powietrza. Relacja pierwszego okrążenia trzeciego dnia największego wyścigu Hot Wheels City. Fast Fish jest bardzo szybki, ale hello! Twinmill nie zamierza marnować ani jednej sekundy. Tuligan i Cosmic Coupé prowadzą. Ale chwila! Nasza
Sofia, czarodziejka prędkości, przesunęła się na pierwsze miejsce! Przyda się jej ta prędkość, jeśli chce zniwelować przewagę Newarda z poprzednich dni. Tak! Huh? Kierowcy, nie wiem, czy widzieliście także ten cień, ale wygląda to jak... Niech zgadnę. Smok ziejący ogniem? Smok ziejący ogniem? Co? Ja żartowałem! Ho, ho! Nie jest dobrze! Pali się! O nie! Uważaj! Ale ma pazury! To są szpony! Oglądasz... za dużo kanałów przyrodniczych! Jest w mega garażu. Trzeba go powstrzymać. Ale jest wyścig. Nie, niszczy nasz mega garaż. No ale wygrywam. Tam w środku są ludzie. Aha. Ach, macie rację. No to jedziemy. Mam nadzieję, że opony ma dobrze napompowane. Będzie jej potrzebne dobre odbicie. Tak jest! Czyli? Odbicie! Opony! Zamortyzujemy ją oponami! Robi się! Ja spadam! Niech się uda! Dziękuję, kochani. Co znowu? Smok zaatakował straż pożarną. No tak, przecież strażacy nie przepadają za ogniem. Jedźmy tam! Tu jesteśmy! Gdzie są strażacy? Walczą z pożarem po drugiej stronie miasta. Chodźmy! Ugaśmy już tego smoka! Ale czym? Wężami! Tak, właśnie! Wiem, że mogłam to kiedyś mówić, ale... Potrzebujemy mocy! Czy to nie czas na przybycie Newarda i uratowanie miasta? Nie ufam Newardowi! Ja też nie! No co wy, jest ekstra! Widziałyście, jaki ma super kask? Hej, mamy zadanie do wykonania! My też jesteśmy super! Smoku, stój tam! Uwaga, smoczku! Thank you.
urodzinowy prezent. Zawiązany na kokardkę. Hej, a gdzie są wszyscy? Na wyścigu! I za wyjątkowo brawurową jazdę w bardzo niezwykłych okolicznościach otrzymujesz nasz odjazdowy klucz do Hot Wheels City. Klucz, który daje dostęp do całej mocy naszego miasta. Klucz otwierający wszystko. Dziękuję, pani burmistrz. I obiecuję mądrze go używać. Nareszcie. Poznaliście już mojego smoka? Przyjemniaczek, nie? To twój smok? No tak. Każdy złoczyńca ma smoka. Draven? Młody Draven. Ale jak to możliwe? Nie wiecie? Newart. To Draven, ale od tyłu. A ja myślałem, że to zbyt proste. Jesteś klonem! Nowy, młodszy ja. A z odjazdowym kluczem i z tetrapłomieniem stworzę zupełnie nowe miasto. Moje Hot Wheels City. Dante, czas już na nas. Zorientowałem. Ja nie wierzę, że Newart tak nas okłamał. Myślałem, że jest fajny. On tylko udawał fajnego. I był w tym naprawdę niezły. Wybacz, że ci nie uwierzyliśmy. No, nie posłuchaliśmy cię. Nie ma sprawy. Najważniejsze, że mamy siebie. Cia. Ten cały Newart może zniszczyć miasto, a ja mu dałam nasz klucz. I co my teraz zrobimy? To, co umiemy najlepiej. Jedziemy! Szybko! Musimy uratować nasz mega garaż! Nie musisz dwa razy powtarzać. Hej, hej, kierowcy! Tu wasza Maria G i ostatnie newsy. Jeśli nie pamiętacie, Newart, tajemniczy zwycięzca największego wyścigu, okazał się być ultratajnym, ultraklonem arcyzłego Dravena i... odleciał do mega garażu na prawdziwym smoku. No wiecie, na smoku. Co za gość? Totalny łobuz. Ale pytania wciąż pozostają. Dlaczego Draven przysłał swojego klona? Co szykuje nam tym razem? I czemu poleciał do mega garażu? Zostańcie z nami, kierowcy. Do zobaczenia. To teraz gaz do dechy i do garażu. Nadzieję, że garaż jeszcze stoi. Kto wie, co zdążył tam zrobić Newart, odkąd... Skorpion! Może nie wygraliśmy największego wyścigu, ale z tym czymś sobie świetnie poradzimy. Zawsze i wszędzie. Okrążamy! Tak jest, serio? Już nie dostaję! Teraz ja! Jedzie, Sofia! Sofia, uważaj! Będzie atakować! Skacz! No i leży. Ten potwór będzie mieć potworny ból głowy, gdy się obudzi. Tak, ale nie musimy tego oglądać. Hej, nasz mega garaż jest nietknięty. Tak, ale niestety potwory też. Zdziwieni?
Chyba nie sądziliście, że da się je pokonać, co? Podobają się wam moje zmiany? Nie bardzo. Czemu się tak świeci? Czy ty grzebałeś w moim systemie bezpieczeństwa? Powiedzmy, że go usprawniłem. Ty nigdy nie rozumiałaś potęgi tetrapłomienia. Nie, to ty niczego nie rozumiesz. Ej, oddawaj klucz, jak porządny klon zła. To chyba znaczy nie. Newart, to jeszcze nie koniec. Owszem jest. Nie, nie jest. Ależ jest. Nie, nie. Właśnie, że jest! Wcale nie! Jedźmy gdzieś, gdzie omówimy nasz dalszy plan. Wciąż nie rozumiem, jak on się dostał do naszego systemu. Ustawiłam tam bardzo silne hasło. Nawet mi nie mów. Było tak trudne, że musiałem je zapisać na karteczce. Cóż, nie mam więcej pytań. Dokąd teraz jedziemy? Hej, znam jedno miejsce. Jedźcie za mną. Myjnia z tysiącami litrów wody to najlepsze miejsce dla wrażliwego sprzętu elektronicznego, ale damy sobie radę. Mów tylko, co mam robić, Queen. Dzięki, Elliot. Chwytaj mop. To jest stacja farbowania aut? Myjnia zmieniająca kolory. Ujawnia ten drugi kolor ukryty w strukturze molekularnej farby. Struktury, molekuły, bla, bla. Ale to jest super! Nie mogłam się powstrzymać. Już wiem, co chcę na urodziny! Najpierw musimy się dowiedzieć, jak Newart zasila tetrapłomień i jak ominął mój system. Wygląda na to, że najpierw musimy się zająć czymś innym. A ostatnim, totalnie dziwacznym zdarzeniem w Hot Wheels City jest nagłe pojawienie się tego gigantycznego loda rożka na samym środku głównego skrzyżowania w naszym mieście. Czekolada. Wielki rożek? Lepiej tam pojedźmy. Gaz do dechy! Uwaga tam z tyłu! I podskier! Furgonetka z lodami! Ten budynek właśnie zniknął! Musimy zjechać z tej ulicy! Przerywka ustawiła tu barykadę! Przed nami też! Uwaga, objazd! Tędy! Okej, kto wyznaczył objazdy? Obawiam się, że to ja. Raven? Tak. Zwabiłeś nas tutaj. Bo to był jedyny sposób, żebyście zechcieli mnie wysłuchać. Dlaczego mamy cię słuchać? Wszystko przez ciebie. To jest twoja wina. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja tylko wróciłem do Hot Wheels City. To wszystko robi mój klon. A kto ciebie sklonował? Właśnie nie wiem. Dlatego muszę z wami porozmawiać. Ale nie używasz klona, by odwrócić uwagę i nie realizujesz żadnego straszliwego planu. Marzę o tym, ale nie. Jest tylko jedno miejsce, w którym wszyscy możemy się zastanowić, co powinniśmy zrobić. Wszyscy? Chcesz powiedzieć, że mamy rozmawiać z Dravenem? To nikczemnik! Elliot, ale wróg twojego wroga nie jest twoim wrogiem! Ale tylko przez chwilę. Zgadzam się. Jeśli wjedziemy od strony południowej, może uda nam się przejechać niepostrzeżenie. To jest element zaskoczenia! Podoba mi się! Chase, zdradzasz mu nasze kolejne kroki. Opracujemy sobie nowe. Jedziemy! Wygląda na to,
że nasz plan się powiódł. Teraz trzeba tylko... Uważać! Będą nam potrzebne większe wozy. I jakaś duża łódź!